Siemaneczko widzowie, dzień dobry chłopacy. Hejka, hejka. Dzień dobry, witamy. Witam, witam. Zobaczcie, co tutaj przed wami wybudowałem. Jest to dom starców dla pana Smartiego. Dla dziadziusia. Dla naczelnego dziadka, dlatego dzisiaj go z nami nie ma, bo musimy go dokończyć. Z zewnątrz wygląda całkiem w porządku, ale trzeba no w środku zbudować jakieś piętra. Tak dziadek będzie chodził. Po zabiegach. On tak będzie połamany. Także musimy się podzielić na rolę. Ty, akurat 5 pięter jest. Na jakiś Big Brain to chyba budował, co? No 5 pięter, 5 osób, no idealnie. Jedno piętro dla każdego. Myślę, że na parterze trzeba zrobić recepcję. Kto chce się zająć recepcją? Bez Nikos. Bez Nikos. Dobrze. Aha. Bez Nikos, też bym tak powiedział, no. Ja chciałem robić... dobra. Recepcja dla Łysego. No przecież to wiecie, jak to będzie wyglądało. Ja bym chciał sypialnię robić. Nie, no ja bym chciał robić sypialnię, to walczę z tobą, kamień, papier, nożyce, oto. Dobra, to dawaj na dół. Dawajcie, lecicie. Dobra, ja gotowy. Ja również, proszę bardzo, zaczynamy. Ja trochę spóźniony, ale... I kamień, czyli Wandojek wygrywa. Loser. Bambik Jacobowski. To za idiotyczna zasada. To Jacob teraz za karę powinien coś najgorszego. Wybierz, Matek, mu coś najtrudniejszego. Aha. Ja myślę, że ten pokój spa może być najtrudniejszy. No dobra, to Jacob robi w takim razie pokój spa. Ja robię spa dla dziadka. To ja zrobię jadalnię. A Kepcio co robi? Kepcio, ty nic nie robisz. Kepcio robi książki, Kepcio księgarnię kręcisz. Ja tak, Big Brain. O ja pierd... Bibliotekę? Robisz pokój taki salon, żeby można tam było sobie usiąść, odpocząć, jakąś książkę poczytać. Dobra. To będzie chyba najgorszy pokój, bo Kepcio to... No też tak czuję. A na którym piętrze? Recepcja na pierwszym, jadalnia na drugim, myślę. Byliśmy parter jako pierwsze piętro. Na trzecim myślę, że powinny być ten pokój taki do chillu. Na czwartym sypialnie i na piątym spa. Czy panowie jesteście gotowi na swoich piętrach? Ja gotowa. No ja jestem gotowy. To myślę, że w tym momencie zaczynamy. Lecimy. Lecimy, tempo. A to jest jakieś wyzwanie, że czasowe? Jakiś challenge, kto zrobi lepszy pokój? Tak, mamy maksymalnie 30 minut, chłopaki. Powodzenia. Co? Ja ty nie wiedziałem. Dobrze, powodzenia. Nie mam żadnego pojęcia, co ma być w spa. W spa muszą być jakieś takie, wiecie, masaże, łóżka jakby do masażu. Muszą też być jakieś wanienki, nie wanienki. Trzeba to jakoś ładnie zagospodarować. Przy wejściu trzeba zrobić jakieś kwiatuszki. Krok po kroku robimy. Nie, no nie mamy rzeczy na kwiatki i muszę iść farmić pnącza, moi drodzy. Niedobrze. Dobra, ja mam taki mniej więcej już projekt w głowie. Tutaj zrobimy, wiecie, kuchnię. Tu jakiegoś grilla damy, jakiś blat, wszystkie sztućce, coś ten tego. A tutaj porobimy stoliki. No i myślę, że powinno być git. Dobra, zacznijmy od tego grilla. Myślę, że możemy dać jeszcze drugiego grilla z drugiej strony. No w końcu dom starców, no to nie będzie tu więcej starców niż jeden mieszkał. No to przydałoby się dużo żarcia. Dobra, mamy dwa grilla. Na środku tu trzeba jakiś blat zrobić. Dobra, słuchajcie, widzowie, ja już mam tutaj wizję w głowie. To jest wizja, o której oni wszyscy pojęcia nie mają, nie? I do spełnienia tej wizji ja potrzebuję bardzo dużo drewna, dlatego ja idę. Pierwsze co robić, to zebrać dużo surowców. Dobra, ja już przeglądam, co tu można robić. Zobaczcie, jaki tu jest fajny baniak, że ja robię pokoje. Ale w sumie taka wanna w pokoju, w sanatorium powinna chyba być, nie? No ostatnio moje budowanie nie wyglądało najlepiej, ale dzisiaj to wygrywam. Jak może wyglądać tak duża recepcja? Ty, zrobimy takie lobby. To jest mocny, jak w hotelu, żeby dziadziuś czuł luksus. To mi się podoba, tak jest. Dobra, mamy tu grille, mamy blaty. Trzeba jeszcze te blaty tu trochę dobudować. Cyk. I tutaj taki jeden blacik. Jest w porządku, jest okej. To się robi, a jestem głupi, bo tu jeszcze zlew trzeba zrobić. W ogóle widzowie, jak tutaj wszyscy zbieramy materiały, to chciałbym wam przypomnieć, że na 100 tysięcy subskrypcji jedną osobę wybierzemy, która będzie mogła zagrać z nami na Bambikowicach, więc koniecznie, ale to koniecznie stawiacie subskrypcję, jeżeli tutaj chcecie dołączyć do nas na 24 godziny. Ja jeszcze trochę pozbieram, bo mi się wydaje, że mi się najfajniejsze trafiło, najłatwiejsze chyba pokoje zrobić, nie? O, i pnącza potrzebuję do tego właśnie. Dobra, ja potrzebuję tutaj zbudować coś takiego meblowego. Nie, no niczego jeszcze nie zrobiłem na swoim piętrze, a 5 minut za nami, ja potrzebuję roślin. Rośliny, tylko jakie? Może takie doniczkowe tutaj postawimy. Tak wiecie, na wejściu, że ładnie jest. Roślineczka, cyk, pyk. Mamy na razie
początek zrobiony. Jest grill, jest blat, jest zlew, drugi grill, to jakieś deski do krojenia dla kucharzy. No wydaje mi się, że kuchnia całkiem okej. Okay. Ej, widzowie, ten dom starców ładnie się prezentuje z daleka, nie? Bardzo mnie się podoba. Ja idę budować, widzowie, tutaj strefę chillu połączoną z księgarnią, nie? Ja widzę, tu taki Hollywood zbuduję, że to się w głowie nie mieści. Dobra, ja mam chyba jedno z łatwiejszych w ogóle zadań, bo ja muszę zrobić po prostu pokoje, a pokoje ładne zrobić to nie powinien być wielki problem. Trzeba to jakoś logicznie podzielić na pokoje. No to tu będzie trzeba zrobić taki przedpokój. Ej, dobra, ja widzowie idę na taką łatwiznę. Dobra, równiutko, cyk, pych, no nie dobra, te roślinki tak wiecie, wyglądają, no tak, o, tutaj bym zrobił taki regał ozdobny, co te kości robią na glebie, no nieważne. O, taka szafeczka, no niech będzie taka szafeczka, tiririririri, tiriuriru, ładnie to się prezentuje, no wiecie, tak w spa też fajnie, żeby to wiecie, wchodzicie, wszystko ładnie wyglądało, banglało. Potrzebujemy strefy masażu, strefa masażu, czyli łóżka, ale nie byle jakie, zróbmy takie łóżka rycerskie, no bo Smarty to jest prawdziwy rycerz. Przy okienku jedno łóżeczko, przy okienku drugie łóżeczko. Jest idealnie, no to chłopie, dobra. Ty, ja nie chcę tych. Ja chcę tu świeczki na wejściu. To 10 razy lepiej wygląda niż te roślinki, stary. No gościu, profeska. Mamy wejście do kuchni. No i dobra, mamy strefę kucharza. Tu jest kuchnia, tych cyk pyk, wszystko jest, teraz trzeba zrobić stoły. A w kuchni to trzeba zrobić takie okienka do odbierania żarcia. O kurde, tego nie przemyślałem. Ty pak, symetryczne, jakby od linijki mierzył. Dobra, bum bum, cyk cyk. Normalnie robimy takiego Hollywooda, nie? To będzie księgarnia nad Hollywoodami. To będzie strefa chill połączona ze księgarnią, nie? Jak tu farmer wyjdzie, to IQ podrośnie po wizycie w moim pokoju. Już wystarczająco podrosło od przebywania ze mną, nie? Ale jak do tego pomieszczenia wejdzie, to naprawdę wyjdzie taki inteligentny, że to będzie szok do wierzenia. Ty, no ja jeszcze nic nie zrobiłem, bo ja cały czas muszę wracać farmić. Teraz kamienia mi brakuje. Nie podoba mi się ten challenge. Kurteczki tutaj będzie można zostawić sobie. Tu jest takie lobby. Kraba ktoś wpuścił. Zamykać drzwi, bo kraby wchodzą! Tutaj zrobimy taką elegancką kanapę. O, proszę bardzo. Ja uważam, że ta recepcja to wszystkiego czadem. Teraz bym zrobił szoru. Są takie wanienki. Że te wanienki jak najbardziej fajne są tutaj w takiej strefie spa. A może cztery byśmy zrobili takie wanienki? No wiecie, no tutaj jednak jest dom startów, tak? Tutaj Smarty będzie spędzał swoje urlopy z kolegami. Tu będą okienka do odbierania żarcia. O gościu. Idealnie. Ty, no fajnie to zaczyna się prezentować. Fajnie, podoba mi się to. Dobra, i teraz walimy tu wszędzie półki. O! Idealnie, ty, jest kepciowski Big Brain. Ja się nie dziwię, że oni mnie potem porównują do Alberta Einsteina na przykład, nie? Ty, o, ale to będzie Hollywood. A tu dechy trzeba, o kurde, ty, to stawiam tartak. Tartak jeszcze będzie farmer miał, nie? Ja pierdzę, oni będą w szoku, że ja tu tartak w domu starcy stawiam. Tam jest luka, pisanie. Oby tego nie zauważyli widzowie. Nie piszcie mi w komentarzach czasem. Jestem mega ciekawy, jak gdzie chłopakom. Na razie u mnie jest okej, okay, u mnie jest okej, okay, jest w porządeczku. Tu jest strefa masażu, tu jest strefa kąpanka. Przytulny wieszak. No idealnie. Czy ja tego potrzebuję? Nie, nie, nie. To trzeba zniszczyć, moi drodzy, to trzeba zniszczyć, to trzeba przebudować. Skoro jest coś takiego jak przytulny wieszak, to trzeba zrobić między tymi łóżkami. Czyli tutaj stawiamy sobie przytulny wieszak. Proszę bardzo, tutaj są ręczniczki, proszę bardzo. I tutaj robimy dopiero teraz drugie łóżko. No i tutaj możesz sobie przyjść, odebrać jedzenie. Kurde, kozacko, ty. Jest dobrze, jest dobrze. Teraz tylko trzeba wejście dla kucharzy zrobić. Dobra, dofarmiony już na maksa. Wydaje mi się, że wystarczy. Dobra, są regały, fajnie. Tutaj wiecie, od razu jest tak troszkę, coś się więcej dzieje, że tak nazwę. Dalej mam bardzo dużo przestrzeni i nie wiem, co z tym fantem mam zrobić. Średniowieczna kanapa. No przecież stary, idealnie. W poczekalni. Chodzisz sobie do spa, musisz na spokojnie sobie poczekać. Tu jakiś telewizorek byśmy machnęli. Jakiś stoliczek też trzeba machnąć w tej poczekalni. O, proszę bardzo. To zróbmy taki, wiecie, takie kawowe stoliczki bym, że tak to nazwał. Dobra, będzie wejście dla kucharzy. Tutaj załóżmy, że jest wejście dla kucharzy. Jest okej, okay, nie ma co, nie ma co. Perfekcyjnie, teraz pora skupić się na jakichś stolikach. Nie! Ty, wkopałem się do kogoś. Ja pierdzielę. Nie, ale to wygląda kozacko. On tu tyle tych książek będzie miał. Tu Smarty będzie całe życie spędzał, nie? No idealnie, idealnie. No powiem wam, że to budowanie tych ścian to jest trudniejsze niż się wydaje. Tutaj wstawię to, ale już tutaj nie wstawię tego. Takie z tej strony i z tej też takie coś postawimy. No i chłopie, zarąbiście to wygląda moim zdaniem. Francja elegancja. Czas nam się kurczy, to jest problem. Nie wiem jak idzie chłopakom. Ja jedyne co to nie chcę być najgorsze, bo wydaje mi się, że kurde, Matek może mieć jakiś fajny pomysł. Plus Mati bardzo dobrze buduje.
O, perfekcyjnie, dobra. Czyli tutaj jest taka poczekalnia, wchodzimy, pyk, pyk, pyk. Tu mamy tą strefę wanienek, tu mamy strefę masażu, brakuje mi jeszcze jakiejś strefy, No i dobra, teraz z tego holu będzie kolejny hol i będziemy dzielili na kolejne pokoje. Tu będzie na przykład, myślę, że taki pokój... Nie, tu jeszcze będzie mały, a tu będzie taki pokój VIP z wyjściem na balkon. Okej, tutaj malutki pokoik, fajnie to wygląda. Tak, tu zrobię jakieś ładne stoliki, tu będzie można sobie siedzieć i odtąd będą kolejne pokoje. Nie głupie. To jak na papier, też bym dodał. Powiem, że takie ręczniczki jednorazowe tam przy tych masażach, że to jest przydatne. Pyk, pyk, to się ładnie prezentuje ta strefa, to mi się podoba. W ogóle bym ją chyba podwoił. Ale to jest, gościu, wiadro z wodą i tutaj będą myli naczynia. Tu jest okno jednak do zwrotów naczyń i tu będą myli naczynia, no idealnie. Farmer będzie miał normalnie tu talerze i by chciał sobie jakąś kiełbasę zjeść czy coś, to będzie mógł sobie wziąć. No i tak się prezentuje tutaj jedna część strefy chillu i zaczynamy już następną. Dobra, tutaj trochę powiększę ten pokój, żeby to wejście na balkon było takie od razu jakie trzeba. No to tutaj wyszło idealnie ten pokój. Nie no, gość, to wygląda kozacko. To wygląda pięknie. Tu można stolik jeszcze jeden machnąć. Tutaj nad stołem im damy obraz, żeby się nacieszyły jeszcze oczy dodatkowo. Każdemu trzeba na stół jakieś miski dać. Miski i łyżki i wszyściuteńko. Pięknie to wygląda. Dobra, i tu normalnie robimy dziadkowy kino, nie? Dobra, ja tu zrobię już też tą moją taką recepcję, o której mówiłem. Coś takiego tu myślę, że będzie spoko. Tu będzie można sobie stać. No i jakieś dekoracje by się tu przydały. No siedzenie też, myślę, też. O, takie ładne oświetlonka mogę tu wszędzie zrobić. O, ale to wygląda. No powiem wam, bajka. Wiem, co zrobimy obok. Gorące kamienie, czyli grille postawimy. Ja powiem, że to jest imitacja gorących kamieni. Przecież to jest zajebiste. No na pewno dziadkowi się spodoba pomysł, że może się troszkę przysmażyć. Do tego dorzucimy bombeczkę. Takie wody bym tutaj postawił, wiecie. Takie trzy, żeby było trochę symetrycznie. Lecimy dalej z tymi stolikami. Pyk, pyk. Ty, no co prawda trochę TV taki szemrany. Niby tutaj 70 sali, a w rzeczywistości jest 15, ale jest git, nie? Dobra, walimy tu beczkę z wodą. Jak będą tutaj masować, to żeby mieć z czego. Jezu, jak to wygląda. Dobra, jak na start, to myślę, że spoko takie tu będzie to wyglądało. Tu wiecie, będzie się wchodziło. Będzie można tutaj z panią recepcjonistą tam sobie zagadać. Tu będą już łóżka. No i tu jeszcze musimy dobudować pokój albo dwa pokoje. Czyli tak, tu są gorące kamienie, proszę bardzo. Strefa gorących kamieni. Tu jest strefa spa. Tu jest poczekalnia. Tu jest tak trochę pusto, coś by tu trzeba było jeszcze zrobić. Może dobuduję tych wanienek więcej. Po co się wysilać i robić coś nowego, jak mogę po prostu zrobić to samo, co już zrobiłem. Jezu, ale jak to wygląda, nie? Naprawdę sanatorium w idealnym miejscu postawili. No, zrobimy sobie tutaj taki blokowy stół, ale to jest bardziej jako taki blacik niby. I na tym blaciku postawimy sobie poetyckie świece, żeby tu było coś ciekawszego, jeżeli chodzi o oświetlenie. Coś więcej, żeby się działo, żeby był taki vibe. O, proszę, taki vibe staroci. To się na pewno Smartiemu spodoba, bo on się będzie właśnie komfortowo czuł. No i gdyby dziadek chciał schować jakieś swoje rzeczy, to tutaj z tyłu za telewizorem będzie miał normalnie taką szafeczkę, w której będzie mógł schować sobie przedmioty. Tutaj ma biblioteczkę, jeżeli by chciał poczytać, stoły, jakieś półeczki z talerzami, z przyprawami i tak dalej. Tutaj ma tartak, bo dziadek to wiadomo, że lubi sobie tutaj w tartaku podziabać, no to będzie mógł pochillować tutaj przy tartaczku. Hollywood jest ogólnie. Idealnie jest wszystko wyliczone, tutaj się wchodzi do pokoi, tutaj recepcja, tu kolejny pokój i tu się wychodzi na balkon. Wydaje mi się, że to super. Mamy takie dworskie wazony, fajnie się to prezentuje, jest troszkę pełniej. Postawmy mu tą chorągiewkę mimo wszystko, bo żeby on zawsze pamiętał o Kepciu. No kurde, dobra, tu będzie wejście na balkonik takie, cyk, cyk, cyk. No i tu jeszcze można jakiś stoliczek dać i myślę, że już będzie finito, no co tu więcej w jadalni. Ważne, żeby wszystkich dziadków w domu starców wykarmić. Dobra, jeszcze widzę tutaj, przerobię tu pomieszczenie i żeby było tak fajnie symetrycznie, to postawię dwa urządzenia, czyli stół rzemieślniczy i tartak, nie? I to będzie taka strefa chillu, że farmer jakby chciał, to będzie mógł sobie podziabać. Dobra, robię takie królewskie łoża w każdym pokoju. No i się ładnie to prezentuje, nie? Co prawda te same pomieszczenie zbudowałem głównie z myślą o Smarty, ale jakby jakiś inny dziadek chciał tutaj przyjść za kilka lat, przykładowo bez Nikos, to tu też się dobrze będzie czuł, coś tak czuję, nie? Więc każdy tutaj emeryt będzie mile widziany, nie? Zostało bardzo mało czasu, ja potrzebuję bardzo dużo drewna, no bo wiecie sobie, ja zrobiłem łóżka za 10. To nie było najmądrzejsze, co ja wymyśliłem. Ale, no trudno, jak już powiedziałem A, to muszę powiedzieć B. Oj, ja coś czuję, że ja nie wygram, wiecie? Dobra, panowie, ostatnie 3 minuty. Dobra. O kurde. Ostatnie 3 minuty, więc tutaj proszę się spieszyć, powodzonka. I trzeba dobudować świeczuszki. Tu im jakąś damy. I myślę, że jest perfekto. Kuchnia piękna, oświetlona. Stołóweczka pięknie wygląda. Nie no, kurde, gość, jest gitara.
No i taka wanna z widokiem, widokiem na chorągiewkę, czyli na kepcia. No to bęgerek, do tego dokładamy tutaj tą dworską roślinę. Teraz taki inny dodamy na dworze, pyk. Do tego taki drugi pyk. Dostawiam to ostatnie mega drogie łóżko i teraz potrzebuję szybko jakieś dekoracje. No w każdym pokoju musi być taka na pewno szafeczka, bo no to taki jest must have. No ale skończyły mi się materiały, więc tylko tyle mogę zrobić niestety. A już nawet nie we wszystkich pokojach mogę to zrobić. No to by było na tyle chyba, z mojej tutaj sypialni. Szampana mu daje na blat. Ja pierdzielę idealnie. No nie, teraz już jest perfekcyjnie, myślę. O, fajnie, dobra, mi się podoba. Jestem zadowolony, a czas się kończy za 3, 2, 1. No dobrze, panowie, wszyscy już skończyliśmy albo nie skończyliśmy. Łysy, ty miałeś piętro pierwsze w zasadzie to parter, więc od ciebie zaczynamy. Proszę bardzo, proszę nam przedstawić wszystko. To będzie dla dziadka niespodzianka, no niestety czasu brakło na windę, on sobie przetestuje. Ale będzie Hollywood. Wchodzimy, jest takie lobby eleganckie tutaj, można sobie usiąść, poczekać. A co to są za szafy? No tutaj możesz kurteczkę zostawić sobie. A, dobra. W tej szafie jest dynamit, jakby jakiś dziadek zadymiarz był, to wiesz, możesz go ustawić. Dobra. Tutaj sobie wchodzisz na zaplecze, masz miotłę z tym. Ale nie wchodzimy dalej. A dobra, sorry. Sorry. Tak jest, tutaj właśnie buciki można zostawić. Ale to zaplecze takie puste trochę się wydaje, niedopracowane. Tam nic nie ma, nie? Nie. Wchodzimy na zaplecze, tak? Mi się bardzo podoba bez Nikos. Farm bez Nikos, chłopie, on już farmer do ciebie powiedział. Dobrze. Nie wiem, co ty robiłeś przez pół godziny, ale fajnie, cieszymy się. Ale idziemy na piętro numer 1. Zapraszam, Matek nam teraz pokaże, co on robił przez pół godziny. Jadalnia, proszę państwa, zapraszam do środka. Wow! Ty, myślisz, że tu tyle ludzi będzie? No bo to jest dla domu starców. Ty myślisz, że w domu starców to jedna osoba mieszka? Tu cała jadalnia dla całego ośrodka. Ej, bardzo fajne jest to, podała mi się to z tą poręczą. Taki zamysł tej kuchni, nie? To jest fajny vibe. To jest odbiór jedzenia, zapraszam do kuchni. Mamy tak, mamy jednego grilla, jakby tutaj byli głodni. Tutaj jest wiadro do mycia naczyń. Tu mamy zlew, tu mamy miotełkę. Tu mamy blacik z deską do krojenia. Jakby trzeba było jakąś szamę przygotować. Tak, jeszcze opowiedz, że tu mamy szklanki, talerze. No już bez przesady z tym opowiadaniem. Jedyne co mi się nie podoba, to że na cały stolik w sumie ta lampka stoi i tu już bym nie usiadł. Tak, to też mi się nie podoba, no to jest taki... To jedyny minus, ale tak to ładnie to wygląda wszystko. Bardzo ładnie. O, teraz ja, witam wszystkich serdecznie, jest to strefa chillu. Strefa chillu, z połączenia z bibliotekarką. Tutaj jak wejdziecie, macie książki. Z bibliotekarką, jak coś. Myślę, że Smarty by się ucieszył. Macie tutaj książeczki, tutaj macie też książeczki. Trochę pusta ta biblioteka. No słuchaj, no nie ma funduszu, nie ma dotacji, nie ma książek, tak? Proste. Jeżeli dziadek by chciał coś poszperać w maszynach, to może przyjść tutaj w tartaku sobie podotykać w stolerze myśliczym. Ale to ograł dobrze. A jeżeli chodzi o główne pomieszczenie, atrakcje, to jest telewizor 60-calowy, podpięty do zasilania ciągle jest. Jeżeli dziadek by chciał, to może sobie tutaj położyć, dać nogi na blat i tutaj mogą mu masaż zrobić, jest tutaj szczota. Jest ogólnie Hollywood, tutaj jest coś pusto, ale tak jak mówiłem, funduszów nie było, nie? Nie no, jasna sprawa. Bardzo ładnie kebabik. Zobaczymy, co Smarty na to, ale tu fajnie, dużo różnych sekcji. Jak wszedłem, to się zaśmiałem, bo tak wyglądało, ale teraz jak już wiem zamysł, to 2 na 10 bym dał, no. A, okej, okay. No to super. To Manojek, naczelny hejter, prowadź nas. Dobrze, wchodzimy. Tutaj jak w każdym hotelu jest oczywiście przedpokój taki lobby, można sobie podejść, pooglądać widoki, tak? Wchodzimy tutaj do kolejnego przedpokoju. Tutaj mamy taką mini recepcję, tu zawsze pan będzie siedział i będzie w razie co pomagał, wydawał kluczyki do pokoju, jak coś się zepsuje, łóżko wymienić, pościel, to tutaj zawsze znajdziecie takiego pana. Każdy też ma swój pokój. W każdym pokoju są wielkie łoża królewskie, które kosztowały aż 10 drewna jedno, mamy takie 3. Niestety nie starczyło już funduszy na dużo innych rzeczy, więc mamy tylko skrzyneczkę i szafkę. W każdym pokoju jest to samo wyposażenie. Mamy też takie większe pokoje, mamy mniejsze pokoje, wszędzie oczywiście oświetlenie, no i wspólne wyjście na balkon. Wszyscy mogą sobie wyjść z pokoju o 19, to jest codziennie imprezka, planowana jest to. Super. 1 na 10. Lepsza recepcja niż moja. Nie chciałem tego mówić. Ale chciałeś.
Panowie, to ja w takim razie zapraszam na tutaj Centrum Spa i Odnowy Biologicznej, że tak to nazwę. Na początku wchodzimy, mam taką mini poczekalnię, można sobie usiąść, przeczytać książeczkę. Tu jest pan telewizorek, również 60-calowy jak u Kepcia. Teraz po lewej stronie mamy blaty z szampanami, bierzemy sobie szampan i wskakujemy do wanienki, gdzie możemy tutaj zostać ładnie wykąpani, że tak powiem. Tutaj, moi drodzy, mamy strefę do masażu, mamy ręczniczki, mamy wiadereczka z różnymi rodzajami tutaj rzeczami, mamy jakieś beczki do wody. Tutaj jest strefa gorących kamieni, po których oczywiście można chodzić. No i na balkonik, jak sobie wyjdziemy, to również mamy możliwość oglądania na przykład z balkoniku z widokami. Na przykład mamy wannę, mamy jakieś tutaj krzaczki, nie krzaczki. Chyba w sumie tyle. No i jest Kepcio na balkonie, bo Kepcio musi, żeby zawsze Smarty o Kepciu pamiętał. Podoba mi się, 3 na 10. Okej. Okay. Dobrze, w takim razie wszyscy zrobiliśmy tragiczne rzeczy. Mam nadzieję, że Smarty mu się spodoba. Podoba mi się nasz dom starców. Zobaczymy, co Smarty na to powie, więc czekajcie na kolejne odcinki. No i co, codziennie 16:16. Lajkujcie, subskrybujcie, kod kodzik i do następnych, trzymajcie się, miłego.